Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Orchidia, jak zawsze. A my co? A my mam nadzieję, że uda nam się w końcu znaleźć panią Helenę Romańskiej i sprowadzić ją do dyrektora fabryki, który ukradł do ręce biednemu Oskarowi. To będzie też ciekawe zadanie, ponieważ musimy sprowadzić biedną staruszkę już do jakiegoś szaleńca, fanatyka. No i znowu nas dzwonią. Tak, ta odmiany. Halo? Co ty sobie wyobrażasz, Kate? Chciałem świeżych informacji, chciałem wyników. No i kolejny but. Oczywiście, pani Marson, wszyscy chcemy. Tak naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, ale niestety nie ma dalszych postępów. No nie ma. Kate, nie wydaje mi się, żebyś rozumiała powagę sytuacji. Universal Toys siedzą mi na karku i nie popuszczają. Nie mogę ich dłużej zwodzić. Stawiasz naszą firmę w dziwnej sytuacji. Bardzo mi przykro, ale kilka niepowodzeń spowodowało, że musiałam czasowo zmienić plany mojej misji. Panno Walker, stąpa pani po cienkiej linii. Nie muszę chyba powtarzać, że to sprawa o priorytecie klasy A. Numero uno, gorąca. Doprawdy, zdaję sobie z tego sprawę, panie Marson, ale proszę mi wierzyć, że robię wszystko, co w mojej mocy. Ta misja to nie jest bułka z masłem. No. Weź sobie wszystkie bułki i zjedz je, gdy wrócisz do domu. Gdy następnym razem zadzwonię, chcę usłyszeć coś konkretnego, coś pewnego. Chcę wyników, rozumiesz? Wyników! Boże, tak, co panie za Marson. Facet. Niektórzy myślą, że jest tak hopsiu po prostu. No dobra, chodźmy do tego pensjonatu całego, właściwie kurortu. Dzień dobry panu. Dzień dobry, madam. Witamy w hotelu Kronski. Nie wydaje mi się, aby pani robiła rezerwację, prawda? No cóż, nie szkodzi. Mamy kilka wolnych pokoi z widokiem na morze. Jak dotąd najlepszy, to... Tak naprawdę to nie miałam zamiaru zostawać w Aralbadzie. Rozumiem, więc tak to wygląda. W czym wobec tego mogę pomóc? No... Chciałabym spotkać się z kimś... To bardzo niezręczne. Żaden z gości nie wspominał, że oczekuje kogoś. Nie może się pani zjawiać o tak. Mamy tu surowe zasady. Obecnie hotel nie jest tak otwarty na nieoczekiwane wizyty Magdy, Zofii czy Krystyny. Proszę. Gdyby to było ważne, mogła pani zadzwonić do hotelu. Ludzie przyjeżdżają tu wypocząć, uciec od świata, który nie kręci się teraz za dobrze. Nie będę jej już dłużej zatrzymywał. Miłego... Szczerze, gdybym mogła zadzwonić, zrobiłabym to, ale nie mogłam, więc proszę nagiąć troszeczkę zasady. Tak madam, troszeczkę. W tym hotelu nie naginamy niczego dla nikogo. Z całym szacunkiem. Proszę mi powiedzieć, czy... W sanatorium? Tak. Przykro mi, ale nasz hotelowy rejestr... No proszę. Jeśli pozwolę pani zajrzeć do rejestru... Tego się właśnie spodziewałem. Adieu, madam, jak mówię. Cóż. Do dobra, czyli z tym panem tutaj nic nie zrobimy, jak zawsze. Muszę z nim tylko pogadać w sumie. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj mogę tutaj iść. A, mogę, ale... Zamknięte, jak zawsze. A nie, coś tu jest. Aha, dobra. Dobra. Wzięliśmy ten płyn do... Albo płyn, jakiś detergent. I naprawdę będziemy musieli go dać tu. Żeby jakoś wybawić tego recepcjonistę. Panie, problem jest. Fontanna się troszeczkę, tak jakby była bąbelki fontanna. Ale ma jakość tego meczu?
zatrważająco. Przepraszam, że ponownie przeszkadzam. Proszę nawet o tym nie myśleć. I tak Dlaczego pan mi to mówi? Bez powodu. Tak sobie. Na wypadek, gdyby miała pani ochotę na wałęsanie i myszkowanie po kątach. Czasy się zmieniają, madam. I musieliśmy założyć system zabezpieczający. By trzymać się z dala od niechcianych gości, tak jak trzymamy się z dala od piachu i soli, jeśli wie pani, o co mi idzie. Tak? Oczywiście, cóż, jeszcze raz dziękuję za ciepło i gościnność, które mi pan okazał. No. No dobra, ale tam na zewnątrz się trochę rzeczy dzieją. Halo? Cóż. No. Przepraszam, że... Proszę... Tak? No halo? Proszę pana... Przykro mi... Cóż... Madame! Cóż... Nie no, teraz się zacięłam, bo... Proszę pana, bo tam na zewnątrz jest ta fontanna, ona jest cała w pianie. Aha, dobra. Jezus, musimy mu odsłonić. No i teraz mam zadzwonić. Jezus, Kate! Pik. Proszę pana. Znowu pani. Posuwa się pani za daleko. Ostrzegam jeszcze raz i... Ale co do diabła tam się dzieje? Dlaczego zawsze, gdy mam nawał roboty, przytrafiają się takie rzeczy? Nawał roboty, człowieku, oglądasz mecz. Straszny nawał roboty. No dobra. Sprzątaj, sprzątaj. Dobra. To my teraz możemy tutaj iść. Dobra, zobaczmy, co jest. Musimy znaleźć tą Madame Romański. Helena Romański, widzicie? Status gość. Kod? Czekajcie, bo tak... Karta dostępu, aha. Więc ona jest, ona nie wyjechała. Tylko, że ciekawe, ona jest jako gość, a nie jako rezydent. Przyjechała w 81, ale jeszcze nie wyjechała. Parę tu osób jest. Dobra, pani Helena jest, są tu, mamy hotel. Okej. Okay. Mamy ten guzik, żebyśmy mogli tam otworzyć i to by było na tyle. Dobra, jeszcze tak popatrzę, czy tutaj coś jest, ale chyba nie. Dobra. Tośmy się prześlizgnęli po prostu sprytnie. Dobra, chodźmy zanim ten wróci, bo wiecie jak to bywa. Tu ładnie. Poswiecać. A tutaj coś będziemy mogli włożyć znowu. Okej. Okay. Aha, dobra. Odpaliliśmy te chyba bąbelki tutaj. Czy parę, czy cokolwiek. Dobra, tu są szachy, ale nic z nimi nie możemy zrobić. To możemy wejść do środka chyba. Chyba. Nie. Drzwi są. Dobra, są zamknięte. Dobra, to chodźmy dalej. Chodźmy tutaj. Aha, tutaj jest ten cały. Jakby restauracja tej rezydencji.
A, tutaj mamy kod pewnie, żeby wyjść. Zobacz, tutaj chyba nie wyjdziemy, nie? Musimy tam wpisać kod. Dobra, ale ten kod pewnie... Musimy go gdzieś znaleźć, jakąś, nie wiem, kartę czyjąś, kogoś. O, automat, który działa. Witam. Dzień dobry, pani. Czy jest pan barmanem hotelu? Nazywam się James, panienko. James, automat pielęgniarz. Nie jest... Przepraszam. Jeśli można, panienko, byłbym wdzięczny. No dobra. Szukam madam... Od 15.30 do 16.40 madam Romański przebywa na molo. Herbata jest serwis. Czy można się z nią spotkać? Jak pani sobie życzy, ale proszę uważać na słony wiatr. No. Czy możesz mnie za... Nie o tej porze, proszę pani. Madam jest na końcu mola i patrzy na morze. Więc? Madam wie, że o tej porze roku nie wychodzę na molo. Moje mechanizmy psują się pod wpływem niszczącego działania soli i piasku. Proszę posłuchać. Może pani usłyszeć wiatr wiejący wzdłuż plaży i w stronę morza. Nazywamy to słonym wiatrem. Pewnego... Przestań. Nie, zostanę tutaj i przygotuję się na wypadek, gdyby madam mnie potrzebowała. Potrafi być... Pójdę już. Dobra, tutaj mamy ten do robienia koktajli, ale to chyba nam na razie nie jest potrzebne. Dobra, chodźmy dalej, zrobimy sobie takie kółko. A, dobra, to zrobiliśmy kółko w takim razie, dobra. Dobra, to chodźmy teraz w głąb tejże rezydencji. Co mnie tu ma? O, szklankę. Czy ta szklanka nam się do czegoś przyda? To jest pytanie. Okej, wzięliśmy sobie kieliszek. A, już wiem, po co nam ta wódka będzie potrzebna. No dobra. Ale to nic tutaj już nie ma? Ojej. Jest kod tutaj. Chyba nie działa. No nie działa, bo muszę wiedzieć, jaki ten, kurczę, znowu. Nie lubię tego. Przepraszam. Nie lubię tego momentu tutaj, bo teoretycznie powinniśmy użyć kod osoby, która jest gdzieś w rezydencji i ona nie jest na zewnątrz. Wiecie, tak logicznie myśląc. Dobra, spróbujmy zobaczyć, gdzie mogłam sobie zapisać te kody, bo tak chodzę tam i z powrotem, ale mam nadzieję, że nie będziecie mi tego zasłe. Dobra, popatrzmy jeszcze raz. Więc, kto tutaj nie wyjechał jeszcze? To wszyscy wyjechali. Ona ma ten kod tutaj, ale no... No nie wiem, jest tutaj niby 1503. No on tu, oni nie wyjechali, ale oni mają tylko kartę dostępu i są gośćmi. Oni tu wszyscy wyjechali. No dobra, zobaczmy 1503, no. Dobra, zobaczmy 1503, bo może... Może możemy użyć jakiś inny kod, no. Ci, co jeszcze nie wyjechali, to oni mają kod dostępu i nie jest napisany... Znaczy się kartę dostępu i nie jest napisany... No chyba, że musimy zwinąć komuś. Bo taka opcja też istnieje. Dobra, zobaczmy, czy to 15.03 coś zadziała, ale wątpię. Tam było też 10.10.
15, 0, 3. Chyba nie. Nie. 10. Chyba nie. Nie. No dobra, to mi się wydaje, że kogoś będziemy musieli zwinąć ten kod. O! Gdzie teraz jest otwarte tutaj? Ja latam jak kupiłam. Widzicie? Tutaj ktoś zostawił. Okej, widzicie? Kod tymczasowy 0968. No. A ja chodzę tam i z powrotem. No to już to po prostu. Dobra, spróbujmy to. Po 0968. Tak. 0968. Teraz powinniśmy wziąć maskę. I wyjść na zewnątrz. Jest Helena. Madam Romański? Madam Helena Romański? Kim pani jest? Czego pani chce? Przykro mi, że przeszkadzam. Nazywam się Kate Walker. Przychodzę w imieniu Franka Malkowicza. Malkowicz? Ten stary niecnota? Jest pani jego krewną? Niezupełnie. Jest przyjacielem mojej matki. Powiedział mi, że może pani być tu, w Aralbadzie. Jestem prawnikiem z Ameryki. Czemu zawdzięczam pani wizytę? Przybyła pani z tak daleka. Sprawa musi być poważna. Istotnie. Zajmuję się niezwykle pilną i delikatną sprawą. Właśnie opuściłam... Później, moja droga, później. Trochę boli mnie głowa. Te hotelowe maski są dość niewygodne. Muszę wrócić do środka. Proszę... Pokojowego... Okej, byśmy sobie pogadali. Aha, kurde. Znowu tu jesteś? Jak śmiesz pokazywać się tutaj? Wynoś się, natychmiast! Proszę pana, muszę koniecznie odszukać. Pani Romański, tak, przepraszam, kłamstwem się tu wdarła. Nieważne jak się jest ostrożnym, zawsze znajdzie się intruz. Ale to się już nie powtórzy. Wyleci stąd na zbity pysk, zanim się pani obejrzy. Mam nadzieję... że nie zdenerwowała pani zbytnio. Ależ Feliksie, nie bądź takim guburem. Ta pani jest moim gościem. Pani gościem? Ależ to niemożliwe. Ten wandal nie znał pani jeszcze przed 3 godzinami. Co? Dość, Feliksie, zanim kogoś obrazisz. Pani Romański, proszę. Ta maniaczka pojawiła się tu wcześniej i chciała zniszczyć fontannę. Jeśli to nie był... Powiedziałam dość. Proszę traktować pannę Walker z szacunkiem godnym mojego przyjaciela. No właśnie. Nie ubliżaj jej i nie przeklinaj. Czy wyraziłam się jasno, pani Śmietano? Tak, tak, bardzo jasno, madam Romański. Proszę przyjąć moje najszczersze przeprosiny. Bardzo dobrze, Feliksie. Możesz odejść. No postawiła go do pionu, nie? Super. A my idziemy po tego Lukaja. No właśnie, mojego trzeba dzwonkiem, a nie, że do niego podejść. Jezus. Chyba nie idzie. Ej, no czemu oddałaś ten? Aha, rozumiem, że sobie możemy wziąć potem ten. Aha, dobra. Okej. Już ogarnam. Ten dzwonek jest gdzieś chyba bliżej. Czekajcie. Właśnie. Dobra, ja go może gdzieś... O, tu jest. Gdzie?
Czasami to nie widać, bo się tak wszystko wtapia. Czemu nic się nie stało? Halo? Po co się... Przecież cię wołam, Bucu. Na co jeszcze czekasz, James? No właśnie, Bucu. Tylko mi nie mów, że znów nic nie słyszałeś. Dzwon rzeczywiście dzwonił, lecz pogoda jest bardzo wietrzna. To prawda, trochę wieje. No. Ale co to ma do rzeczy? Zdmuchnie go. Madame tego nie rozumie. Mówi, że automaty nie potrzebują ochrony. Jednak moje mechanizmy nie znoszą tych słonych wiatrów. Boję się wyjść na zewnątrz. A tam. Czy moja maska mogłaby ochronić cię przed solą? O, z pewnością. Okej, okay, trzeba dać mu maskę, dobra. Znowu dzwonią. Katie, kotku, więc spotkałaś ją już, tę Helenę? Jaka ona jest? Czy pamięta Franka? Cześć, mamo. Tak, spotkałam ją. A tak, mieszka w Aralbadzie. Podziękuj jeszcze raz Frankowi ode mnie. Na pewno, kochanie. Więc jaki jest ten Aralbad? Może Frank zabierze mnie tam kiedyś? To nadmorski kurort, mamo. Ale nie jest już taki jak dawniej. Byłabyś rozczarowana. Może masz rację. Więc kiedy wracasz do domu? Zakończyłaś już swoją misję? Jeszcze nie, mamo. Nie udało mi się odnaleźć spadkobiercy, którego szukam, więc sprawa jest jeszcze otwarta. Helena Romański to trochę inna sprawa. Posłuchaj, Pączusiu, odnoszę wrażenie, że podążasz ślepą uliczką. Dlaczego po prostu nie wrócisz do domu, powiesz szefowi, że nie ma spadkobiercy i że zrobiłaś wszystko, co mogłaś? Voilà! Chcesz, bym do niego zadzwoniła? Tata. Mamo, proszę, nie wtrącaj się. Płacą mi za poszukiwanie Hansa Vorarlberga, ale ja chcę go znaleźć też dla samej siebie. Szczerze, jesteś uparta jak twój ojciec i nie mów, że mam... Nie martw się. No dobra. No i jest pani Helena. Po co się przeciąga? Po co się przeciąga? To dla mnie zaszczyt widzieć panią madam. Ludzie wciąż o mnie mówią? Mój Boże. Oczywiście wszyscy mówili mi, jaka była pani wspaniała. Była... Tak więc byłam, moja droga, ale z pewnością nie... No właśnie, misja. Zostałam wplątana w pewną sprawę z powodu spotkania z panem Siergiejem Borodinem, dyrektorem leżącego na północny wschód stąd kompleksu przemysłowego Komkolsgrad. Ach... Pamiętam tę fabrykę. To doprawdy ponure miejsce. Właściwie wszystkie one... Panie Romański, Borodin jest jednym z pani największych wielbicieli. Śpiewać? Moje biedne dziecko. Nie śpiewałam od lat. Czas zebrał swoje żniwo. Mój głos stał się jak ja sama, wyblakły i słaby, jak moje serce. O nie, czy nie posuwa się pani za daleko? Założę się, że pani... Jesteś słodziutka, moja droga. Nie jestem jeszcze stara, ale patrzę rzeczywistości w twarz za każdym razem, gdy spoglądam w lustro. Teraz mogę powiedzieć, że... Proszę zrozumieć, ma... Rozumiem, moja droga, ale zawodzi mnie zdrowie. Pani życie musiało... Ach, wspanialsze... Nie jestem zdziwiona.
Wtedy pewnego dnia... Zostałam w... jest to samo. Proszę teraz, odpocząć. To była prawdziwa przyjemność. Dobra, ja tutaj musiałam sprawdzić, bo to jest ten moment, w którym zawsze się zgubię, ponieważ trzeba wykręcić jakiś numer i nie wiem nigdy skąd ten numer wziąć. Czekajcie chwilę. Spróbujmy jeszcze raz pogadać z tą Seleną, bo... Madame Rom... Masz mój koktajl? Nie, jeszcze. Jeśli nie dasz mi mego koktajlu, nie jadę z tobą do Komkolsgradu. Zgadzam się z... Proszę tak nie mówić. Ten ko... Śmiało, moja droga. Madame Roma... Masz mój... Proszę... Z nią tak nie pogadamy, tak? No dobra, bo ja tutaj wyczytałam, że trzeba zadzwonić pod pewien numer, ale nie wiem skąd go w ogóle... To jest kolejna rzecz w tej grze, w której trzeba coś zrobić, a nie wiadomo skąd wziąć informacje. No ale dobra, 4-6-4-3-3-3-3-6-4-3. Halo? Czy to hotel Mauritz? Recepcja. Czym mogę służyć? Chciałabym rozmawiać z panem George'em. Jest u was barmanem. Połączę panią z barem. Proszę zaczekać. No nie, chyba że do mamy mogłam zadzwonić. Chciałabym rozmawiać z George'em. George'em? Z panem George'em? No. Tak. Był barmanem w Mauricu w latach 50. Nie chciałbym pani rozczarować, ale pan George nie pracuje już od dłuższego czasu. Ale o co chodzi? Powiedziano mi, że tylko pan George zna recepturę pewnego niezwykłego koktajlu. Koniecznie muszę znać jego skład, to sprawa życia i śmierci. Chętnie bym pomógł, ale stary George znał mnóstwo przepisów, był najlepszy w swoim fachu. Zostawił nam swoje receptury, zanim odszedł. Gdyby zechciała pani powiedzieć, o który konkretnie pani chodzi? Cóż, takie proste? Nie wiem. Mówił pan, że jest ich wiele. Tak, Paris Peking Shuffle, Deep Green Secret, Boko Boko, Blue Helena, Red Mambo... Blue Helena. Helena? To ten. Blue Helena. Dobrze, niech spojrzę. Blue Helena, miarka wódki, miarka Blue Curacao, miarka miodu, plasterek cytryny i lód. Wstrząsnąć i gotowe. Doskonale. Bardzo panu dziękuję. Niezwykle mi pan pomógł. Okej. Dobra. Oczywiście nigdzie tego nie mamy, żeby było zapisane, nie? Dobra, czyli będę musiała się posiłkować ściągą. Coś jeszcze? Chciałbym się iść tędy, ale mamy... Ten miód nie jest rozpuszczony, musimy go rozpuścić. I właśnie po to nam było potrzebne... tą tutaj parę. O, czekaj, chcę z nim pogadać. Nie? Chyba nie. Przepraszam, że przeszkadzam. Myślę, że mógłbym przebić się tędy moim hetmanem. Chyba, że... Widzę, że jed... A więc... No. W porządku. Dobra, przeszkadzasz, Kate. Daj mi sobie spokój. A, czyli znowu tutaj trzeba odkręcić. To odkręć. Tu powinna być para. Czemu nie było pary? Teraz jest para. No dobra, to mamy już płynny miód.
Możemy iść robić drinka. Kurde, no nie wiem, no. Raz wódkę, to jest tu. Później raz kurakao. Okay. Czy miód, cytryna, lód. Cytryna. I lód. Okej. I wszystko zmieszać. No, udało się, Boże. Cóż, 15 minut robienia tego. Mój głos! Mój Boże, to okropne, przerażające. Nie wierzę własnym uszom. Blue Helena jest bezsilna. Nie działa na głos starej kobiety. Pani głos jest doskonały. Proszę w siebie uwierzyć. Musi się pani rozgrzać, to wszystko. Po tylu latach to normalne. Nie, nie. Dziękuję za twoje poświęcenie. Naprawdę nie mogę wyjść na scenę z tak słabym, żałosnym głosem. Moje wykonanie byłoby tak bardzo słabe. Otrzymałabym fatalne recenzje. Musi pani tylko odzyskać pewność siebie. Prawda, James? Z całym szacunkiem, madam, ale wydaje się, że pani głos jak żeglarz powrócił po latach. Bądź cicho, James, zasmarkany lizusie. No. No dobra, widzę, że tutaj jest ciężki orzech do zgryzienia, bo pani Helena nie chce nam śpiewać i nie chce nam pomóc, także... będziemy chyba ją musieli do tego jakoś zmusić. Ale do następnym razem. Trzymajcie się.